Witam. Witam Państwa w ataku. Dzisiaj atakujemy rząd, koalicję, kobiety, prasę kobiecą. No, słowem, wszystko to, co łączy się z osobą dzisiejszej bohaterki naszego programu, panią Aleksandrą Jakubowską. Witam Państwa wśród obrazów Jacka Ziemińskiego, które stanowią naszą dzisiejszą dekorację i miło mi powiedzieć, że sekundantem obrony będzie pan Andrzej Drawicz, natomiast atak wspomagać będzie pan Marcin Gugulski. Witamy panów. Proszę Państwa, Aleksandra Jakubowska, dzisiaj minister, rzecznik prasowy rządu, ma męża, 12-letniego syna, jest polonistką z wykształcenia i dziennikarzem od zawsze, można powiedzieć. Debiutowała w Sztandarze Młodych, potem po stanie wojennym negatywnie zweryfikowana, szukała pracy w prasie kobiecej, pracowała w Przyjaciółce. W 87 roku to była, pojawiła się najpierw w Rzeczpospolitej, chyba był 86, 87 w dzienniku telewizyjnym. I w tym dzienniku telewizyjnym przetrwała czterech kolejnych szefów, ostatniego czy przedostatniego mamy przyjemność gościć w studio pana Drawicza i w 91 roku po odwołaniu ze stanowiska Jacka Snopkiewicza cała ta grupa, jak wszyscy wiemy, wyszła, słynna torebka pani Jakubowskiej pożegnała się z nami. Torebkę pani Jakubowska przed chwileczką ukryła. Mogą kamery pokazać, tam głęboko jest ukryta torebka, jednak jest w studio torebka, za panią Jakubowską chodzi. Proszę Państwa, co jeszcze można powiedzieć o dzisiejszej pani minister? Otóż nie wszyscy pamiętają, półtora roku temu odmówiła panu Pawlakowi, nie chciała zostać rzeczniczką tamtego rządu, a w tej chwili przyjęła te propozycje. Dlaczego? Kobieta zmienna jest, to po pierwsze. Po drugie, to była zupełnie inna sytuacja. Proszę pamiętać o tym, że było to stanowisko sekretarza prasowego, premiera. W związku z tym osoby, która no, dba o właściwie tylko osobę premiera. Poza tym teraz widzę, że intuicyjnie słusznie uczyniłam, ponieważ Urząd Rady Ministrów jest urzędem dość zhierarchizowanym i w związku z tym bardzo duże znaczenie odgrywa to, jakie się stanowisko w nim zajmuje. Jeżeli ma się takie stanowisko, gdzie nie można egzekwować od różnych innych ważniejszych lub mniej ważniejszych ludzi pewnych spraw, to wtedy nie można swojej pracy wykonywać dobrze. I pani Ewa Wachowicz zresztą o tym mówiła, że fakt, że była tylko doradcą, że była tylko sekretarzem, po prostu uniemożliwiał jej kontakty z ministrami, z rzecznikami prasowymi ministerstw, tak jakby nie traktowano jej w miarę poważnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Zdawałam sobie też, być może intuicyjnie, a może nie, sprawę z tego, że jest troszeczkę inny stosunek do prasy, do mediów PSL-u, który przecież wtedy firmował ten rząd głównie z swoim premierem, niż powinien być. I okazało się po 15 miesiącach, że w dużej mierze miałam rację i że w sumie to media tak jakby przyczyniły się, nie wiem, czy w większej, czy w mniejszej mierze do upadku tego rządu. Pani minister, był taki czas właśnie wtedy w 91 roku, kiedy swoją decyzją, tą negatywną decyzją, odmową, zyskała pani ogromną popularność. Rzeczywiście wszyscy byli jakby po pani stronie, ponieważ odczytano, to ja tak przynajmniej to odczytałem i wielu moich znajomych, jako gest odmowy dla wszelkiej nomenklatury solidarnościowej, postkomunistycznej. Po prostu powiedziała pani tym swoim gestem, nie godzę się na jakąkolwiek manipulację. Przyjmując stanowisko ministra i rzecznika rządu ludzi, których nazywa się tak zwanymi postkomunistami, no jednak wiąże się pani z tak zwaną byłą postkomunistyczną nomenklaturą. Czy to jest pani środowisko? Proszę pana, pan mówi wiąże się. Przecież całe moje boje w 89 roku, w momencie, kiedy zmieniła się ekipa w Radiokomitecie, polegały na tym, żeby nie mieć przypisanej etykietki. To znaczy, oczywiście, ja się nie wypieram moich lewicowych poglądów, bo uważam, że są znacznie przyjemniejsze niż prawicowe. Oczywiście lewicowe w rozumieniu tej socjaldemokracji zachodniej, nie postkomunistycznej. Natomiast ja nie rozumiem, co oznacza wiązanie się z nomenklaturą. Żyjemy w kraju demokratycznym, odbyły się demokratyczne wybory, określone ugrupowania polityczne wygrały te wybory, stworzyły koalicję, ta koalicja stworzyła rząd, stworzyła program, gdzie nie jest postkomunista jego autorem, bo trudno to powiedzieć o profesorze Kołodce. Jest rząd, w którym są takie postacie jak profesor Bartoszewski i jest rzecznik prasowy, który zgodził się
nająć do tego ale jest rządu. Ale jest rząd, w którym są takie postaci jak pan Oleksy, wszyscy mu przypominają, że był sekretarzem, jak pan Miller, na którym ciążą oskarżenia i uchylony immunitet. Jak pani się w tym tak po prostu towarzysko czuje? A ja panu odpowiem tym, co powiedział Nowak i Ziorański w kilka godzin, czy może w kilka dni po tym, kiedy ten rząd został powołany. Nowak i Ziorański powiedział, że on rozmawiał z Amerykanami o tym. Z administracją amerykańską, z poważnymi ludźmi, no wiemy, że pan Nowak i Ziorański ma ogromne tam znajomości, ogromne wpływy, powiedział, że Amerykanów absolutnie przeszłość nie interesuje. Oni oczekują efektów. Mnie też nie rządu. Interesuje. Zostawmy przeszłość, mówmy o teraźniejszości. A ta teraźniejszość jest taka, że pani mówi, że nomenklatura nie, a jednocześnie od półtora roku, od momentu, kiedy tak zwany sojusz powrócił do władzy, pojawia się ciągle walka o stanowiska publiczne i pojawia się pytanie, jak daleko ludzie, którzy zdobyli władzę, mogą swoje wpływy polityczne przerzucać na administrację. Jeżeli w tej chwili doszło do upolitycznienia takich stanowisk, jak na przykład szefa KBN-u, Komitetu Badań Naukowych, prawda, potwierdzono, że to jest stanowisko polityczne, to ja mam do pani pytanie, czy to nie jest rząd nomenklatury, rząd, który stara się pewną kastę ludzi uprzywilejować i uczynić dziedzicznymi właścicielami pewnych stanowisk. Proszę pana, ale nie my to wymyśliliśmy. Podział łupów wymyślili Amerykanie już w XIX wieku. Przecież pan doskonale wie, że w momencie, kiedy zmieniają się administracje w Stanach Zjednoczonych, Republikanie zastępują demokratów i odwrotnie, jest pewien wykaz, nie wiem, Zbyszek Domarańczyk mnie poprawi, czy jest to kilka tysięcy stanowisk w całym kraju, czy kilkaset. Kilkaset stanowisk, które są stanowiskami związanymi z administracją politycznymi. I nie ma mowy, żeby przy rządzie demokratów, republikanów. Mówiąc krótko, postanowiła pani wziąć udział w podziale łupów? Nie, nie postanowiłam, bo ja akurat tak jakbym się znalazła zupełnie spoza. Dla mnie to, ja nie jestem łupem, ani dla mnie to nie jest łup. Natomiast jest coś chyba normalnego w tym, że rządząca partia polityczna czy koalicja partii politycznych powinna mieć grupę stanowisk, którą obsadza swoimi ludźmi. I nieszczęściem Polski jest, że do tej pory nie ma bardzo wyraźnej ustawy, która to reguluje. To znaczy mówi, że te stanowiska w ministerstwach, te stanowiska w województwach są stanowiskami politycznymi i że oprócz tego nie ma wspaniałej grupy, wspaniałej kasty urzędników państwowych, którzy bez względu na to, jakie ekipy się pojawiają i kto się pojawia, pełnią służbę publiczną. Pora na atak. Marcin Gogulski. To znaczy, ja zawsze grałem raczej na prawej obronie niż w ataku, ale spróbuję. To piłkarze też stosują taką zmianę ról, atak prawym skrzydłem. To jest gorzej niż pani powiedziała przed chwilą. To znaczy, i ten przykład z Ameryką też może nie jest najodpowiedniejszy, bo istotą tego, co zostało wprowadzone wraz z dojściem, jak pani słusznie powiedziała, tej koalicji do władzy, wraz z objęciem stanowiska premiera przez pana Pawlaka, a potem Oleksego, no przecież rząd Oleksego jest rządem kontynuacji, tutaj zmiany są minimalne. Pani jest tą zmianą, pani jest ta nowa. Pochlebiamy. To istotą tego jest zjawisko następujące. Otóż przedtem i premier, i rząd, podejmując decyzje kadrowe, podejmowali je w ramach gabinetu. To premier decydował, to ministrowie decydowali o obsadzie tych stanowisk, które zgodnie z ustawami mogą obsadzać. Teraz pojawił się, prawie już w tej chwili dwa lata temu, dyrektoriat. Takie ciało, które w sposób nieunikniony Polakom kojarzy się z biurem politycznym, z organizacją, czy właśnie z taką grupą ludzi, którzy nie mają mandatu wyborców do tego, a którzy zbierają się przed posiedzeniami rządu i rozdają karty, tak jak było właśnie za PRL-u. Biuro polityczne wydawało dyspozycje, rząd realizował. Teraz zbiera się dyrektoriat i zgodnie z umową koalicyjną ministrowie, premier realizują. To nie jest niestety jedyna cecha, która pozwala mówić o kontynuacji PRL-u w wypadku gabinetu Józefa Oleksego, który pani zasiliła swoją osobą. Bo jest też kwestia pewnych obyczajów. Otóż pani w poniedziałek w Radiu Z pytana, gdzie jest premier, odpowiedziała, o, w Węgrowie wypełnia obowiązki poselskie. Nie ma w Polsce przepisu, który by mówił, że wraz z objęciem funkcji rządowej rezygnuje się z mandatu poselskiego. To fakt. Ale jeżeli ja płacę podatki, pan Drawisz płaci podatki, pani płaci podatki, jeżeli to jest nasze państwo, Rzeczpospolita Polska, i z tych podatków płaci się niemałą w końcu pensję premierowi Oleksemu,
to nie po to, żeby poseł Oleksy z samochodem premiera Oleksego i z ochroniarzem premiera Oleksego jeździł sobie do Węgrowa w sprawach poselskich. Ja bardzo szanuję ludzi z Węgrowa, bywałem w Węgrowie, piękny kościół, farny w rynku, te rzeczy, ale wie pani, to nie jest w porządku, to jest coś z obyczajów, jak sądzę, które tutaj nie powinny mieć miejsca. I wreszcie trzecia kwestia, żeby, bo nie sądzę, żeby warto było zdawać zbyt dużo przykładów, bo i te są wystarczająco wyraziste. Wie pani, coś takiego mi się przypomniało parę dni temu, takie zdjęcie z pamięci, jak to wyszło, jak to Honecker, wie pani, wpija się w usta Czernięce, czy Andropowowi, czy Breżniewowi w jakimś takim miłosnym uścisku. I wie pani, a kiedy mi się to przypomniało, otworzyłem Rzeczpospolitą i tam było takie zdjęcie, które może zademonstruję, bo to po prostu rzecz, której tutaj od dawna nie widziano. Wie pani, to jest coś takiego z pogranicza obyczajów komunistycznych i takiej jakiejś dziwnej patologii, jakże to tak publicznie politycy w ten sposób pokazujący sobie swoje ciepłe uczucia, bo przyzna pani, że to jest jakieś niestosowne. Ja sobie przypominam moment, kiedy pan Jarosław Kaczyński zrzucił się na szyję panu Olszewskiemu w momencie, kiedy został premierem. To też to jest niewykonalne, tak, różnica wzrostu. W Sejmie, ale to rzucił się. Podstawił. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę mi powiedzieć, który z członków wszystkich rządów od 1989 roku, poczynając od premiera Mazowieckiego, który z członków rządu, jego ministrów, zrezygnował z mandatu poselskiego, obejmując funkcję w rządzie. Czy pan zna taki przypadek? Jan Olszewski zrezygnował z wykonywania obowiązków, zawiesił działalność poselską na ten czas. No to był jedynym chlubnym wyjątkiem w całym szeregu naszych gabinetów. Także poza tym ja bym nie oddzielała tak funkcji. Trudno jest jechać jako poseł i zapominać o tym, że jest się premierem. Pojechał, bo jest to jego okręg. Może dlatego była to jedna z pierwszych wizyt. I to nie sądzę, żeby to był taki straszliwy zarzut. Ja mam większą pretensję do posłów, którzy występują z trybuny i mówią, moi wyborcy uważają, po czym okazuje się, że w swoim okręgu poselskim, na spotkaniu poselskim ostatni raz byli kilka, a nawet kilkanaście miesięcy potem. I wydaje mi się, że to jest bardziej naganne, niż kiedy premier przy okazji wyjazdu poselskiego również jako premier ogląda kraj. To jest druga sprawa. Pierwsza sprawa, mówił pan o dyrektoriacie, ja nie rozumiem. Premier Oleksy wyraźnie powiedział, w momencie, kiedy dyrektoriat, koalicja była potrzebna po to, żeby powstał rząd. W momencie, kiedy rząd powstał, jest premier i jest rząd, w którym nie ma ministrów prezydenckich, nie ma ministrów z PSL-u i nie ma ministrów z SLD. Jest jeden rząd i jeden szef rządu. I absolutnie jestem na każdej Radzie Ministrów. I jestem przy wielu spotkaniach premiera Oleksego, ponieważ jednym z założeń polityki informacyjnej premiera jest to, że rzecznik prasowy musi wiedzieć wszystko, a jeżeli nie wszystko, to prawie wszystko. I proszę mi wierzyć, że nie ma żadnych dyrektyw przed posiedzeniami Rady Ministrów. Dyrektywy przychodzą z komitetów Rady Ministrów, gdzie są ustalane rozbieżności między resortami. Dyrektoriat nie rządzi tym rządem. Wracając natomiast do układu, że pan twierdzi, że wyznaczono ministrów, że przedstawiono propozycje ministrów. Proszę pana, pan prezydent też wyznaczył swoich ministrów, też przedstawił propozycje ministrów, więc nie odmawiajmy tego prawa koalicji. Pani minister, wróćmy do podziału łupów, który tak pani zaakceptowała i powiedziała pani w tym momencie, nie, ja powiedziałam, że jest to normalne na świecie. Jest to normalne i że przydałaby się ustawa. Otóż taka ustawa jest już właściwie gotowa. Ustawa o tak zwanych służbach publicznych. Ustawa mówiąca o tym, gdzie kończy się władza polityczna, ta w wyniku wyborów, a gdzie zaczyna się ustabilizowany civil service. Od półtora roku o tej ustawie cisza i podejrzewam, że kilka dni temu usłyszałem, że pan premier Oleksy powiedział, że za jakieś dwa lata ustawę będziemy mieli. No to ja sobie szybko policzyłem. Cztery lata wymieniało się tak zwaną nomenklaturę w okresach rządów do rządu pani Suchockiej. W tej chwili przez cztery lata wymieni się znowu aparat na naszych i jak rozumiem będzie stabilizacja, ale znowu naszych ludzi. Czy o to chodzi? Ja nie przypominam sobie takiej wypowiedzi, która by perspektywę dwóch lat stwarzała. Ponieważ rzecznik wie wszystko, zapytam, jaka to perspektywa? Ja sądzę, że jak najszybsza. To zależy od tego, na jakim etapie jest ten projekt. Pan mówi, że półtora roku już się o tym mówi. Nie wiem, na jakim etapie... Półtora roku temu się o tym skończyło mówić, kiedy pani Suchocka ja sądzę, że do 7 kwietnia ma być przedstawiony harmonogram prac rządu wynikający z exposé premiera Oleksego. I to nie taki harmonogram, który mówi tylko co do końca roku.
Bo to jest rząd, który nie myśli w kategoriach krótkoterminowych. Nawet jeżeli pewne sprawy są do wykonania w drugim kwartale, w drugim półroczu i to będzie zapisane w harmonogramie, to tam również znajdą się sprawy, gdzie termin wykonania będzie 97 rok. To jest rząd, który myśli na dłuższą. Ale nie wie pani natomiast, w tej chwili, jak tej to jest chwili nie wiem, ta. Natomiast sądzę, po tym, co mówił premier na spotkaniu z wojewodami, że przy tym tempie pracy, jaki przyjął ten rząd, to jest bardzo prawdopodobne, że ta ustawa powstanie bardzo szybko, bo na przykład na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów... Znaczy ta ustawa jest. Więc bardzo szybko zostanie skierowana do parlamentu. Natomiast na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, kiedy się okazało, że ślimaczy się sprawa prawa prasowego, no natychmiast poszły dyspozycje, że to ma być natychmiast załatwione. Panie Andrzeju Obrońco, mówimy nasza, wasza, ichnia, ponieważ jak pan obejmował telewizję, Gazeta Wyborcza napisała nasza telewizja, to ja pana chcę zapytać, czyja ta koalicja, czyj ten rząd i czyja Aleksandra Jakubowska? Normalna. Wydaje mi się, że wkraczamy w normalne czasy, w których po prostu wszyscy, którzy robimy coś w służbie publicznej, jesteśmy w służbie publicznej i szalenie mi się osobiście podoba decyzja pani Aleksandry. Uważam, że uczestniczymy w tej chwili w procesie odpartyjnienia życia polskiego, przynajmniej w świadomości Polaków. Dlatego, że nie mówię tutaj o życiu partyjnym. Partie są przekonane o swojej ważności, natomiast Polacy są coraz mniej przekonani o tym, że potrzebne jest partyjne podejście. To jest bardzo interesujące. I pora już przestać zaglądać w ankiety, jestem o tym przekonany. Z punktu widzenia ankiet ja też jestem komuchem na przykład. Ja byłem zażartym działaczem organizacji młodzieżowej, chociaż nie należałem do partii. Ale byłem. Każdy z nas, który pędził dorosłe życie w PRL-u, w jakiś sposób był uwikłany w tamte sprawy. Przestaje to mieć, proszę państwa, znaczenie i powinno przestać mieć znaczenie, jeżeli stajemy się nowoczesnym państwem. Hiszpanie potrafili sobie z tym poradzić. Król Juan Carlos miał reputację frankisty, kiedy dochodził do władzy, bo Franco go wypiastował jako swojego następcę, a kim się stał dla Hiszpanii, wszyscy wiemy. Dlatego to, że zarówno mój przyjaciel Władysław Bartoszewski, jak i właśnie pani Ola zechcieli wziąć udział w tym rządzie, w którym osoba premiera jest moim zdaniem osobą rokującą nadzieję. Ja obserwuję tego człowieka od dawna i jestem o nim wysokiego mniemania. Jest dobre, bo nie wchodzi tutaj w grę kwestia przynależności partyjnej. Zrozumiałem tutaj pana uciechę pana Marcina, kiedy znalazł to zdjęcie, ale panie Marcinie drogi, zachowań politycznych jest jakby mniejsza ilość niż możliwości zachowań, niż sytuacji, w których politycy się od początku świata znajdują. W wierszu, w znanej balladzie Mickiewicza, Almanzor, król muzułmanów, na ustach jego zawisnął, objął za szyję, za ręce chwytał, na usta jego zawisnął, a to było strasznie dawno temu. Po to, żeby go zabić. A skąd pan wie, mój drogi, jakie ma zamiary kołotko? Nie, po prostu nie ma się tutaj czym specjalnie przejmować, prawda? Ja sam widziałem pijanego Breżniewa, to telewizja pokazywała na żywo, który usiłował wpiąć Gierkowi order i mu się to nie udawało, bo to, było to bardzo zabawne, ale myślę, że to w zasadzie, umówmy się, że to o niczym nie świadczy. Politycy muszą się znajdować w różnych sytuacjach, które są powtarzalne. Dlaczego zawsze to się tamtej stronie trafi? Niekoniecznie. Niech pan na przykład weźmie, mój drogi, a niech pan weźmie Bolesława Bieruta, który służył do Bożego Ciała w czasie, kiedy był rzekomo bezpartyjnym prezydentem, prawda, bo były takie czasy. Nic z tego, zdaje się, dla katolików dobrego nie wynikało. Rozumie pan? Czyli jest ich odwrotność tej sytuacji. Pan sugeruje, że z tego, że premier Aleksy klęka przed Matką Boską Częstochowską na Jasnej Górze, nic dobrego dla Polaków nie wynika. Myślę, tak? że to jest po prostu prywatna sprawa premiera Aleksego. Nie powinniśmy mu się wtrącać do jego przekonań. Widocznie uznał za możliwe w tym momencie klęknąć. Sądzę, że w ramach tej właśnie zbliżania się Polski do Europy, której sobie życzymy, to co się dzieje się prawidłowo. No i byłoby to wszystko pięknie, rzeczywiście, gdyby te podziały partyjne nie obowiązywały, gdyby nie pewne symptomy. Otóż chcę panią najpierw zapytać. Mówiła pani o naturalnym podziale łupów, mówiła pani o potrzebnych ustawach, więc w takim razie do jakiego szczebla pani zdaniem po prostu w funkcjonującej administracji państwowej powinna wymieniać się ta władza wraz z wymianą rządu, a i na którym poziomie decyzja podejmowana przez urzędnika nie jest już decyzją polityczną. To znaczy pytam, czy starosta, czy wojewoda, czy wiceminister, czy to już może być człowiek, który nie musi być z nowego układu? Proszę pana, ja sądzę, że jeżeli dojdziemy do takiej normalnej sytuacji, że wybory będą co 4 lata i że koalicja partii, dwie partie, trzy partie przez te 4 lata będą rządziły, nawet jeżeli rządy się będą zmieniały, tak jak na przykład we Włoszech,
to takim okresem wymiany tej administracji politycznej, tych stanowisk politycznych, powinien być okres kadencji parlamentu, czyli co 4 lata. Znaczy, proponuje pani, żeby co 4 lata zmieniali się wojewodowie, zastępcy wojewodów, nie, dyrektorzy wojewodowie, wydziałów? Do wojewodów. To znaczy ja uważam, ponieważ wojewoda jest przedstawicielem administracji w terenie, przedstawicielem rządu w terenie, jeżeli zmienia się układ parlamentarny i wojewoda, który wielu z nich ma przecież swoje powiązania partyjne, są działaczami partyjnymi, wojewoda stwierdza, że w tej nowej koalicji... A pani uzgodniła to, co pani mówi z premierem, bo premier kilka dni temu powiedział, że nie będzie żadnej wymiany wojewody, że wojewodowie nie muszą być partyjni. Ale my mówimy o przyszłości, prawda? O tym, jak sobie wyobrażamy tę ustawę i do jakiego stopnia pan mnie pytał o to. Więc jeżeli ja sobie wyobrażam tego stopnia, że na pewno oczywiście rząd, że na pewno w ministerstwach będą stanowiska tak zwanych wiceministrów politycznych, jeden może, który będzie się tam zmieniał razem z rządem, natomiast reszta to są urzędnicy państwowi. Na szczeblu województw moim zdaniem wyłącznie wojewoda, bo jest przedstawicielem rządu w terenie. I teraz kwestia lojalności wojewody. Nie można być przedstawicielem rządu w terenie i mieć zupełnie inne zdanie na temat polityki gospodarczej, polityki społecznej. I to jest ta kwestia lojalności. Jeżeli ja zgadzam się z tym, to przecież wcale nie muszę być wymieniana, prawda? Mówię, że owszem, zmieniła się koalicja, ale te elementy polityki pozostały, mnie to odpowiada, będę realizował politykę rządu w terenie. Natomiast jeżeli, tak jak na tej naradzie wczorajszej mówił Borowski, że no, jakiegoś obrzydzenia na twarzach wojewodów do siebie, do tego rzędu nie widział, więc może rzeczywiście oni nie muszą być wymieniani. Zresztą to jest takie, dla mnie to jest takie dziwne. No, jest dobry wojewoda, dobry urzędnik, ma efekty na swoim terenie, no to po co go wymieniać? Pan prosi o głos. Bo mi się wydaje, że wyważamy tutaj otwarte drzwi. Mianowicie na świecie funkcjonuje bardzo ścisła reguła. Ja pamiętam, że jak ja pracowałem we Francji, to zmieniło się 3 ministrów spraw zagranicznych, bo się zmieniały rządy. Natomiast sekretarz, czyli odpowiednik dyrektora generalnego ministerstwa, był cały czas ten sam i bodajże on już tam pracował na tym stanowisku 16 czy 17 lat. I mnie się wydaje, że to są bardzo ścisłe reguły tych gry, gdzie kończy się stanowisko polityczne, a zaczyna się tak zwane civil service. No więc ja można powiedzieć, że mnie jednak resztę głosów cieplą na głowie, kiedy panią słucham, bo wyobrażam to, mówi pani tak, wiceminister do spraw politycznych, mówi pani, że... Nie, wiceminister z układu parlamentarnego. Mówi pani, że wojewoda powinien być zależny politycznie. Otóż również pan Oleksy powiedział kilka dni temu... Nie politycznie, pan mnie źle zrozumiał. Nie politycznie. Ja powiedziałam, że wojewoda, który jest przedstawicielem rządu w terenie, powinien się utożsamiać z polityką tego rządu. Jeżeli się nie utożsamia, uważa, że nie może być lojalny, bo mu to nie odpowiada, no to trudno sobie wyobrazić. No, czy pan chciałby mieć swojego pracownika, który pana reprezentuje, nie wiem, w terenie i który absolutnie mówi co innego niż pan, podważa pana decyzję i w ogóle odcina się od pana? Chyba nie. Znaczy, to jeszcze zależy, jak dalece chciałbym ingerować w to, co się dzieje w terenie. Na razie jest tak. Pan Oleksy powiedział nam, że wojewodowie mogą nie zostać wymienieni pod jednym wszakże warunkiem, że będą słuchali nie tylko jego poleceń, ale będą również uzgadniali swoje decyzje, poważnie, jak to zostało powiedziane, traktowali sugestie partii sojuszu PSL i SLD. I znowu niedokładnie. Ja bardzo proszę o dokładność w cytowaniu. Jeśli może pani zacytować in extenso, będę bardzo wdzięczny. In extenso nie mogę, ale byłam na tej naradzie i doskonale pamiętam, że prosił, jeżeli nie prosił nawet o życzliwość, prosił o bezstronność w kontaktach z 2 partiami koalicyjnymi. To znaczy prosił, żeby te partie nie były niezauważane. Ale z drugiej strony również prosił, żeby te partie, które w wielu województwach, no może nie w wielu, ale w kilku, usiłują doprowadzić do zmiany wojewody, wicewojewody, bo coś im się nie podoba, żeby te partie miały argumenty, żeby to nie były argumenty polityczne. Nie nasz wojewoda, nie z naszej partii, proszę go wymienić. Powiedział, że nie będzie tolerował argumentów nie merytorycznych, że nie ma czegoś takiego, że miejscowe, wojewódzkie SDRP czy PSL przychodzi i mówi, on nam się nie podoba, bo jest z ZHN-u. Nie, to nie jest kryterium. Nie podoba nam się, bo sprywatyzował w ciągu roku jeden zakład na swoim osiągnął takie, a takie wyniki i tak dalej, i tak dalej. Ja również sądzę, że tam też padła taka propozycja, że w województwach, gdzie nie są
wspierani przez koalicję, czy należący do koalicji wojewodowie, tylko z zupełnie innych ugrupowań opozycyjnych, a przecież takie województwo są, że jest to sugestia w drugą stronę, żeby pracować jednak z tą koalicją. Pan Gugulski. Już nic z tego nie rozumiem. Dlaczego? Pani, przepraszam, broni premiera Aleksego, czy go atakuje? Dlaczego? Pani powiedziała, że premier Oleksy, ja nie znałem tej wypowiedzi, ale to jest zupełnie rewelacyjne, że premier Oleksy powiedział, że należy być bezstronnym w stosunku do dwóch partii. Znaczy co, stronniczym w porównaniu, w stosunku do pozostałych? Nie bezstronnym, proszę pana, pan nieźle zrozumiał. Ja nie powiedziałam, że bezstronny. Powiedział, żeby zachowywać nie życzliwość, ale żeby zwracać uwagę na to, co partie mówią. No i ja sądzę, że w tych województwach... Niekoniecznie. No, ja tak sądzę, że pani powiedziała, in extenso nie, ale pani powiedziała, że dokładnie. Ja sądzę, że w tych województwach, kiedy na przykład, gdzie wojewodą jest przedstawiciel Unii Wolności, czy ZHN, no nie wiem, czy takie województwo jest, nawet jest, ale pewnie jest, to jest to prośba o to również, żeby traktować... No, jacy ci wojewodzi mają być, czy wojewodowie mają być? Czy oni mają być polityczni, czy tak jak pani obrońca powiedział, właśnie apolityczni? Czy państwo od szczebla wojewody w dół ma być apolityczne, a więc wyłącznie... Apartyjni w miarę swoim postępowaniu. Czy też mają być dwa kierunki wpływu? Z jednej strony jestem wojewodą, moim przełożonym jest pan premier, muszę go słuchać, ale nie wszystkie decyzje wydaje mi pan premier. Czy może do mnie przyjść jakakolwiek partia, czy to będzie ZHN, czy to będzie PSL, czy SLD, i sugerować mi, czy pani wyobraża sobie taką, i czy w związku z tym partia zwycięska, która ma poczucie większej siły, będzie miała większe wpływy u tego wojewody, no bo oni mają większość? Tak pani nie, ja sądzę, że nie powinna sugerować, natomiast moim zdaniem wojewoda powinien zasięgać szerokiej opinii przy swoich decyzjach. I to zarówno partii koalicyjnych, jak i partii opozycyjnych. Czy obrona może wnioskować o rozszerzenie spektrum ataku? Tak. Bośmy zajęli się bardzo dokładnie sprawami administracyjnymi, ale są przecież jeszcze inne. Ale obrona nie broni. Trzeba by się zająć w takim razie i tą wypowiedzią, którą sama pani zacytowała pozytywnie, a mnie, muszę powiedzieć, troszeczkę zaskoczyła ta wypowiedź pana Borowskiego. A więc pani akceptuje jako rzecznik rządu, jako człowiek, który ma dbać o dobry imacz swoich podopiecznych ministrów, że minister, szef Urzędu Rady Ministrów powiada: przyglądałem się zebranym tutaj ludziom i sprawdzałem, czy ze wszystkich oczu bucha radosny entuzjazm dla tego rządu. I znowu nie tak. To wynikała wypowiedź pana Borowskiego z wypowiedzi premiera. Premier powiedział, że jeżeli ktoś nie lubi Oleksego, nie lubi Borowskiego, nie lubi całej Rady Ministrów, to przecież nikt nie każe mu być wojewodą. I w kontekście tego, zresztą obie wypowiedzi padły w zupełnie innych miejscach, bo jedna na spotkaniu z wojewodami, a druga w nawiązaniu na konferencji prasowej, ale zostało to tak zmontowane, jak zostało zmontowane. I odnosząc się do tego, Borowski w odpowiedzi na pytanie, czy popatrzył na salę, czy to obrzydzenie do tego rządu było widać, bo Oleksy powiedział, ktoś nas nie lubi, prawda? I Borowski zapytany o to, czy widać było na twarzach, czy pan widział na twarzach wojewodów jakieś obrzydzenie, powiedział: nie, no przyglądałem się, nie było widać żadnej niechęci, i stąd ta wypowiedź. Więc to jest jeszcze kwestia tego, o co ostatnio miał pan prezydent pretensje, że jego wypowiedzi wyrwane z kontekstu spowodowały taką, a nie inną reakcję premiera. Tam słynna wypowiedź z początku tygodnia. Więc albo się zdaje sobie sprawę z tego, że wypowiedzi mogą być wyrwane z kontekstu i wtedy się nie należy irytować, albo po prostu trzeba mówić tak krótko i precyzyjnie, żeby nie można ich było z kontekstu wyrwać, i wtedy nie będzie takich nieporozumień, jak to przed chwilą, które, mam nadzieję, rozwikłaliśmy. Ja zapytam inaczej. W jaki sposób ma pani zamiar pracować z członkami rządu, by uchronić z jednej strony przed niezręcznościami, a z drugiej pomóc stworzyć pozytywny obraz? Ja bym przede wszystkim chciała uaktywnić rzeczników prasowych ministerstw, ponieważ ja jestem rzecznikiem prasowym rządu i nie mogę odpierać wszelkich ataków na poszczególnych ministrów, wiceministrów, dyrektora departamentu, urzędy centralne i tak dalej, bo to no, po prostu nie jestem w stanie tego robić. W związku z tym chciałabym, żeby... Zresztą premier powiedział, że nie jest taka moja rola, żebym występowała w obronie poszczególnych ministrów, wszystkich pokrzywdzonych. Oni mają od tego rzeczników prasowych i od tego mają prawo, które pozwala im, jeżeli
poczują, że ich dobra osobiste zostały zagrożone, zawsze się mogą zwrócić do polskich niezależnych sądów. A czy jako fachowiec telewizyjny, niewątpliwy, chce im pani pomóc? Chce im pomóc, to znaczy chce ich uchronić przed tym, żeby właśnie ich wypowiedzi były wyrwane z kontekstu, bo jeżeli ktoś mówi 5 minut do wiadomości telewizyjnych, to wiadomo, że to jest już z góry skazane na niepowodzenie, że z tych 5 minut pójdzie 45 sekund. Rozszerzamy spektrum ataku zgodnie z sugestią obrony. Pani minister, pozostajmy jednak przy administracji. Mówi się o tym, że ma powrócić sprawa podziału terytorialnego. Ale to przepraszam bardzo, to ja jestem nieodpowiednią osobą, żeby tutaj wziąć udział w tym programie. Proszę zaprosić szefa Urzędu Rady Ministrów, pana Marka Borowskiego, i on na temat administracji wszystko panu powie. Natomiast ja się po prostu na tym nie znam. Nie będę mówiła, mogę mówić ogólnie, jaka jest filozofia w tej sprawie, natomiast szczegóły absolutnie, więc... Więc mnie chodzi w tym momencie jednak o filozofię, to znaczy chodzi mi o to, co dokładnie oznacza powrót tak zwanej reformy powiatowej, ponieważ z jednej strony mówi się o wzmocnieniu wojewódzkich uprawnień, a z drugiej strony mówi się o wzmocnieniu uprawnień gmin. Czy to oznacza, mówiąc krótko, że zostaną rozszerzone uprawnienia samorządu wszędzie, również w terenie, a w związku z tym zmniejszona oddziaływanie władzy centralnej, czy też władza centralna chce oddziaływać za pośrednictwem wojewodów na całość tak zwanego terenu? To jest wszystko, jak pan zapewne słyszał, pan Borowski powiedział, że ta reforma powinna wejść 1 stycznia 1997 roku, więc jeszcze mamy przed sobą dużo czasu, żeby to rozstrzygać. Ja sądzę, że nie leży w zamiarach tej władzy centralizacja. Wręcz przeciwnie. Z tego, co słyszałam na wczorajszej naradzie, jest pomysł, żeby jak najwięcej uprawnień oddawać w dół. Dlatego, że no, zresztą cała reforma centrum gospodarczego do tego zmierza. Uprawnienia mają iść w dół, mają iść do gmin, mają iść do tego drugiego szczebla, nie wiem, będzie to może powiat. Też nie jest przesądzony w jakim kształcie, czy będzie to w kształcie zaproponowanym przez rząd pani Suchockiej, czy będzie to w kształcie takich mini województw. To jest no, jeszcze ale wszystko właśnie, do rozstrzygnięcia. Ale to straszne pytania w tym momencie. Przez 2 lata, czy 3, pracował zespół ministra Kuleszy i zaproponował coś gminom, co gminy miały negocjować granice. Następnie rok temu pan Strąg wystąpił z dość zaskakującymi propozycjami makroregionów. Teraz mówi się, że będzie tak, tak albo inaczej. Czy zaczynamy całą najpoważniejszą reformę struktury państwa od początku, czy też po prostu wprowadzamy reformę powiatową za miesiąc lub 3 i zaczynamy zmieniać ustrój tego kraju? Na to pytanie jeszcze nie można odpowiedzieć. Dobrze, nie chcę panią męczyć na tematy rzeczywiście, z którymi trzeba rozmawiać z panem Borowskim. Mam nadzieję, że pomoże nam pani i bardzo chętnie. Pana Borowskiego również będziemy mieli przyjemność gościć w studiu. Ja chciałbym zapytać w tej chwili właśnie o te sprawy zasadnicze. Otóż powiada się tak, że ten elektorat, który stał za PSL-em, to jest to w Polsce, co jest zachowawcze, ale bardzo polskie, to są ci ludzie, którzy nie są zainteresowani w reformach, którzy po prostu na reformach mocnych, kapitalistycznych nie zyskują. I powiada się z przeciwnej strony, że SLD to są ci właśnie potencjalni reformatorzy, to są ci, którzy są za kapitalizacją, którzy są za rozwojem. Czy tak rzeczywiście jest, czy to jest prawidłowe postrzeganie i czy pani akces do rządu SLD i niechęć do przystąpienia do rządu Pawlaka to jest właśnie też wynika z tego poczucia, że oni są reformatorscy, że oni są prokapitalistyczni? Proszę pana, na pewno jest kilka osobowości w SLD, o których można powiedzieć, że są proreformatorscy. Natomiast ja nie znam na tyle PSL-u, nie jestem rzecznikiem prasowym PSL-u, trudno mi jest, nie znam tego środowiska. Natomiast ostatnio było spotkanie pana premiera razem z panem wicepremierem Jagiellińskim, z przedstawicielami kółek rolniczych, gdzie mówiono o sprawach wsi. I wicepremier Jagielliński, członek PSL-u, wyraźnie powiedział, że nie wszyscy, którzy żyją na wsi, muszą żyć z rolnictwa. I ja myślę, że to jest słuszny kierunek, to znaczy, że, bo wyraźnie powiedziane, że no, jeżeli komuś ta produkcja się nie opłaca na tym etapie, to on nie musi być rolnikiem. Proszę zobaczyć, jaki jest układ w ewugowskim rolnictwie. Ale zagłębiła żyje się pani na wsi i pracuje się nie nad jedną częścią mojego pytania, czyli PSL, a ja pytam o SLD. Czym jest dla pani SLD, skoro pani z SLD zechciała się przynajmniej częściowo dać skojarzyć? Czy to jest... Ja się dałam skojarzyć z tym rządem. Ten rząd dla mnie nie jest ani SLD-owski, ani PSL-owski. Jest to rząd Józefa Oleksego. I osobowość Józefa Oleksego mnie osobiście gwarantuje, że ten rząd nigdy nie będzie podzielony politycznie i że będzie konsekwentnie realizował strategię kołotki gospodarczą.
Ale wróćmy do pani. Mówiła pani, że pani poglądy są lewicujące. Co ukształtowało pani poglądy? Rodzina, studia, ludzie, jakich pani spotkała w swoim życiu? Proszę pani, ja się wychowałam w małym podwarszawskim miasteczku, które jest 17 kilometrów. Ono już teraz ma 60 tysięcy mieszkańców, jest wielkie, ale wtedy było niewielkie. Pruszków, Żbików. To jest coś takiego jak warszawski Targówek kiedyś. Mhm. Mój ojciec był robotnikiem. Moja matka była robotnicą fizyczną. Mieszkałam w mieszkaniu, gdzie były piece, nie było kanalizacji, nie było wodociągów. Skończyłam liceum, skończyłam studia, zdobyłam zawód. Wydawało mi się, że tylko dzięki temu, że jest tak jak jest, ja mogłam osiągnąć to, co osiągnęłam w życiu. Ja nie wiem, czy teraz, gdybym się urodziła w takiej rodzinie, stać by mi było na to, żeby skończyć dobre liceum, żeby skończyć studia. Nie wiem, po prostu. Taki pozytywistycznie spłacany dług? Tak jakby. Zresztą muszę pani powiedzieć, że to związanie też, bo ja akurat się związałam z tą lewicą w momencie, kiedy wszyscy demonstracyjnie odchodzili. I mnie się wydawało, że już tak, że jak ten okręt tonie, to tak nieładnie w tej pierwszej fali skakać z tego okrętu, że trzeba zachować twarz do końca, nawet jeżeli w przyszłości miałoby się za to płacić. I oczywiście, że płaciłam. I dlatego w książce napisałam, że wyjście z telewizji było dla mnie prawdziwą wolnością, bo ja od 89 roku walczyłam o to, żeby mnie z niej nie wyrzucono. Zresztą teraz wiem, że za Andrzeja Drawicza było to po prostu niemożliwe, bo on był człowiekiem, który pierwszy w Polsce kazał swoje legitymacje zostawić na portierni i dobrze i lojalnie pracować. Natomiast wtedy mi się wydawało, że odejście od tego to jest jakieś takie straszne, no sprzedanie samej siebie, to jest takie, znamy te przykłady tych, którzy nagle przypomnieli sobie po 89 roku, jacy są dzielni, jacy są opozycjoniści. Ja się tylko jednego dziwię, jest tyle ludzi w Polsce, którzy się urodzili w 89 roku, chociaż już są w bardzo poważnym wieku. Tak mało pamięta, co przedtem się działo. Jak to było? Odeszła pani z telewizji na znak protestu przeciw czystkom personalnym czy przeciwko naciskom merytorycznym? Odeszłam z telewizji, ponieważ pan Andrzej Dżyciński chciał personalnie działać na układ osobowy w tej telewizji, ale to nie była główna przyczyna. Odeszłam z telewizji, ponieważ nowy prezes telewizji po ogromnym wysiłku, który prezes Andrzej Drawicz włożył w to, żeby Radiokomitet stał się instytucją odpolitycznioną, żeby nie było podziałów na tych, którzy przyszli ze styropianu i na tych, którzy służyli komunistom, żeby to była telewizja, gdzie są profesjonaliści i fachowcy. Pojawił się pan Marian Terlecki, który na pierwszym spotkaniu, ja pamiętam pierwsze spotkanie Andrzeja Drawicza z Komisją Kultury, jak został prezesem Radiokomitetu, kiedy nie pozwolił na postponowanie ludzi. Bo wielu z tych ludzi było bardzo uczciwych, to byli technicy, to byli operatorzy kamer, po prostu zawodowcy i wielu dziennikarzy uczciwych, którzy nie występowali w mundurach, nie robili wrednych felietonów. Naprawdę sporo było tam takich ludzi. I Andrzej Drawicz bardzo silnemu klubowi okapowskiemu nie dał się. Zachował się naprawdę no, wspaniale. Ja zresztą to pamiętam do dzisiejszego dnia. I pojawia się po tym ogromnym wysiłku, który on włożył w to, żeby ta firma zaczęła jakoś zapominać o podziałach i pracować normalnie, pojawia się Marian Terlecki, który na pierwszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury mówi, że komisja ma rację, że w ogóle jest źle, że relacje z parlamentu są okropne i że właściwie to tam 80% w tej telewizji, w tych wiadomościach to jest dawnych ubeków. Czy składając teraz skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na telewizję, liczy pani na czystkę personalną czy na nacisk merytoryczny? Ależ proszę pana, dzisiaj było u mnie 8 panów w Urmie, na czele z prezesem Walędziakiem. Był szef pierwszego programu, szef drugiego programu, szef Teleekspresu, wiceszef Panoramy, no wszyscy po prostu dyrektorzy anten i szefowie. Fajnie. Wypiliśmy sobie herbatę, kawę, zjedliśmy jakieś drobne ciasteczka, porozmawialiśmy sobie o tym, jak widzimy współpracę i było naprawdę bardzo miło. Czy telewizja podlega pani jako ministrowi? A pan telewizja publiczna? Pan nie zna ustawy o radiofonii i telewizji? A jak pani ją interpretuje? Ja interpretuję w ten sposób, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest strażnikiem niezależności telewizji publicznej. Telewizja publiczna jest największym medium w Polsce. Żaden z prywatnych nadawców nie osiągnął nawet 1/10 jej siły oddziaływania. Zresztą to jest zawarte w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwraca swoją uwagę właśnie w sprawozdaniu na to, że w dalszym ciągu telewizja publiczna pełni rolę monopolisty. W związku z tym spoczywają na nią szczególne zadania. Jeżeli 80% Polaków swoje informacje o życiu kraju i tym, co się dzieje na świecie, czerpie z telewizji publicznej, a głównie z ich
z jej programów informacyjnych, to rzeczywiście Krajowa Rada, stwierdzając fakt ogromnej roli tego środka przekazu, ma rację. Ja składając swoją skargę... Ale ja pytam panią premier, czy pani ministrowi, czyli czy rządowi ta telewizja podlega, czy nie podlega? Nie podlega. Pani nie podlega. Nie. Jeżeli pani nie podlega, to czy jeżeli ktoś pani nie podlega, a jest pani urzędnikiem państwowym, ma pani prawo krytykować merytorycznie zawartość jego programu, tak jak pani tak, to zrobiła? Tak, proszę pana, to prawo mi daje ustawa o radiofonii i telewizji. Jest, ja nie rozumiem tego takiego totalnego oburzenia. W demokratycznym państwie zastosowałam demokratyczny mechanizm, który jest zawarty w ustawie. Każdy obywatel ma do tego prawo. Każdy. Również rzecznik prasowy rządu. Ponieważ uznałam, że być może moje spojrzenie na telewizję publiczną jest subiektywne, ale z drugiej strony również jestem zdania, że moi koledzy z telewizji publicznej również mogą patrzeć subiektywnie na moje oceny. I jest mediator, najwyższa instytucja w Polsce, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pani Jakubowska może mieć subiektywne opinie. Minister i rzecznik rządu nie może subiektywnie obiektywnej skargi kierować. Ja nie powiedziałam, że ja mam subiektywne opinie, że być może moje opinie są subiektywne, ponieważ moim zadaniem jako rzecznika rządu jest dbanie o prawdziwy i wiarygodny obraz tego rządu w środkach przekazu. Czy starała się pani wczuć w rolę tej prezenterki telewizyjnej, którą pani kiedyś była, która siedzi przy dzienniku, czyta go i myśli, no tak, jeżeli teraz ja tę kartkę położę pod tą kartką, a tę kartkę położę pod tą kartką, bo pani już interweniowała nawet co do kolejności ułożenia wiadomości, to co ta Jakubowska tam powie, ona zadzwoni do Walędziaka, a mnie wywalą? Prosimy o obrońcę o głos. Jeszcze jedno zdanie. Proszę pana, po pierwsze teraz, po pierwsze, kiedy ja pracowałam w wiadomościach, to ja nie byłam prezenterką, która dostawała kartki i musiała je czytać tak, jak miała ułożone. Ja byłam współautorką dziennika. To znaczy ode mnie, tak samo jak od wydawcy, zależało, w którym miejscu jaka informacja się znajdzie. Hierarchia informacji w wiadomościach jest też informacją. Tak samo jak w normalnej gazecie. Czy wyobraża pan sobie sytuację, żeby informacja w gazecie, która powinna się znaleźć na dziewiątej stronie, znalazła się na czołówce? A czy wyobraża pan sobie sytuację, kiedy informacja z czołówki znajduje się na kolumnie sportowej? To jest niemożliwe, prawda? To sobie nie wyobrażam, tylko pytam o to, kto ma decydować, która informacja powinna, a która nie powinna. Profesjonalista. Czy minister jest profesjonalistą? Minister. Minister nie jest profesjonalistą. Dziękuję. Natomiast... Pan Drabicz. No, wydawca oczywiście decyduje i tutaj naturalnie nasz kolega będzie miał na ten temat na pewno coś fachowego do powiedzenia. Jest jedna rzecz oczywista. Niezależnie od tego, bo pani Ola dostrzegła tam, patrzyła na to z punktu widzenia rzeczowości i prawdziwości w odzwierciedlaniu, prawda, sytuacji, a więc i racji rządu. I to było jedno, ale druga rzecz, która rzuca się w oczy człowiekowi, który może mało liznął fachowości telewizyjnej, tak jak ja, że z punktu widzenia hierarchii informacji, zwyczajnie już odrzucam tutaj jakiekolwiek względy polityczne, ale z punktu widzenia hierarchii informacji wiele obecnych programów informacyjnych jest robionych po prostu nieprofesjonalnie. Muszę powiedzieć, że ja to właśnie w mojej niepełnej wiedzy konstatuję. Jest tak, muszę uczciwie powiedzieć i proszę mnie tutaj nie łapać za żadne słowo, na przykład, że jeżeli w świecie dzieje się coś naprawdę ważnego, a u nas zachodzi uroczystość o charakterze wspomnieniowo-religijno-patriotycznym, to miętosi się tę uroczystość, prawda, przez wiele, wiele, wiele minut jakby, natomiast nie dając tego, co jest naprawdę interesujące. Krótko mówiąc, robią to ludzie, którzy dają raczej upust swoim jakby poglądom i swoim sympatiom, niż fachowi dziennikarze, którzy dają upust swojej profesjonalności. Chciałbym powołać tutaj na świadka. Pan Zbigniew Domarańczyk, Polska Domarańczyk. Agencja Informacyjna. Więc ja chciałem tutaj powiedzieć, że ja z panią minister akurat tutaj bym polemizował i zaatakowałbym, bo ta hierarchia akurat dla mnie tam nie była taka całkowicie czytelna. Natomiast była jedna rzecz, no, skandaliczna pod względem, w moim przekonaniu, zawodowym. Mianowicie montaż wypowiedzi pani minister zmontowany z wypowiedzią prymasa Glempa. To jest niedopuszczalne w programie informacji. To można zrobić w programie publicystycznym. W informacji nie wolno robić po prostu takiego montażu. Jest prymas, który wypowiada się i jest pani minister, która ma coś na ten temat do powiedzenia. Natomiast cięcie, zdanie, 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 zdanie,
robi się z tego program po prostu publicystyczny. Jest to błąd w sztuce i to jest, nie wolno, po prostu w programach informacyjnych nie wolno takich rzeczy robić. A w ogóle ja tak samo uważam, że informacja jest nieprofesjonalna w tej chwili w telewizji. Nieprofesjonalna, chociażby weźmy, proszę Państwa, czy zdajcie sobie z tego sprawę, kiedy ostatni raz na przykład coś z Krakowa było w dzienniku, a z Rzeszowa. Co jest w ogóle? Polska to jest tylko Sejm? Belweder? No tak, tylko że ja nie pytam o to, jaki jest dziennik, bo o tym możemy sobie porozmawiać, pan Drawicz z panią Jakubowską, z panem Domalackim i to jest, mamy do tego prawo. Natomiast kiedy odzywa się minister, to słowa ministra nabierają innego znaczenia. Ministra, ja nie pytam, czy zna się na telewizji, bo ja wiem, że pani Ola Jakubowska zna się na niej znakomicie. Ja pytam, czy minister zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje prawne i jakie konsekwencje również emocjonalne wywołuje tego typu atak, jaki pani wywiera. To znaczy, że minister chce redagować dziennik. Nie, dlaczego redagować? Proszę pana, jak po prostu nie podoba. Jak ja bym chciała prawo się zwrócić do rady radiofonii. Czy słusznie się nie podoba? I powiedzieć, że mu się to nie podoba. A i zupełnie inną sprawą jest tutaj przecież osąd należy do rady. Przecież gdybym ja chciała redagować dziennik, to ja bym zadzwoniła 3 godziny przed dziennikiem i powiedziała tak, informację o tym proszę dać na pierwszym miejscu, tą na trzecim, a tamtą na piątym, dziękuję. Tak jak to się odbywało w dawnych czasach. I takich telefonów nie będzie. Takich telefonów nie będzie. Ja zadzwoniłam do telewizji 2 razy, grzecznie pytając, nawet nie szefa wiadomości, tylko kogoś, kto tam był, jakie były motywy umieszczenia tej informacji w takim miejscu, a jakie były motywy zmontowania jej w takim miejscu. Usłyszałam odpowiedź, podziękowałam grzecznie. Natomiast państwo tak się bardzo przypieli do tego miejsca premiera Oleksego w hierarchii informacji. W moim piśmie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest 7 punktów. Ten jest tylko jeden. Rozszerzmy spektrum ataków. Zajmowała się pani prasą kobiecą, pisząc w niej w różnych momentach i miejscach. Proszę powiedzieć, z pani doświadczenia, tego doświadczenia, czy wynika, jakiej lektury oczekują właściwie polskie kobiety? Czy chcą tylko przepisu na ciasto i miłość, czy czekają na coś więcej? Ja robiłam dość specyficzne 2 pisma, to znaczy jedno przeznaczone dla młodych dziewcząt, które było miesięcznikiem, drugie było dodatkiem do życia Warszawy, nazywało się Femina i było przeznaczone dla kobiet troszeczkę bardziej dojrzałych. Otóż ja sądzę, że kobiety chcą jednego i drugiego. To znaczy, że są kobiety, które bardzo lubią pismo, gdzie są krótkie teksty, dużo plotek, dużo zdjęć, moda, porady kosmetyczne. Typowo to, co mamy teraz na rynku, tanią prasę kobiecą, taką, że ją się przeczyta i wrzuci się do kosza i się na drugi dzień zapomni o tym, co się przeczytało. Natomiast są kobiety, które czegoś innego oczekują, które są po prostu bardziej ciekawe świata. I ja robiłam Feminę w oparciu o bardzo ścisłe badania czytelnictwa życia Warszawy. Bo w ogóle okazuje się, i może to dla państwa będzie zaskoczeniem, że w Polsce 49% czytelników gazet codziennych to są kobiety. Czyli kobiety sięgają po gazety codzienne. W przypadku Życia Warszawy okazało się, że aż 51% czytelników Życia Warszawy to są kobiety. I co się okazało przy tych dokładnych badaniach? Że są to kobiety powyżej 32 roku życia, z wykształceniem co najmniej średnim albo wyższym, których dochody układają się w średniej, a nawet górnej granicy i które decydują o zakupach. Czyli to jest taki wymarzony adresat takiego pisma trochę bardziej ambitnego, a także wymarzony adresat reklamy. Prawda? Bo są kobiety, które decydują i dysponują pieniędzmi. Mm-hmm. I Femina była takim pismem, które chciało pogodzić troszeczkę to poradnictwo z taką ambitniejszą treścią. W ostatnim numerze, który już nie wyszedł, miał się ukazać właśnie tekst Andrzeja Drawicza o kiczu. W pierwszym numerze był tekst Tadeusza Konwickiego. Pisał tam Marcin Król, więc ja sądzę, że to o czymś świadczyło. Dlaczego Misland, a potem Femina spaliły na panewce? Misland jest przykładem na to, jak słaby jest polski biznes i dlaczego nie udaje się inwestowanie przez polski biznes w prasę, bo się generalnie nie udaje. Był założony przez biznesmena z zachodu Polski, który zajmował się zupełnie czym innym niż prasą, nie miał pojęcia o wydawaniu prasy i oczekiwał efektów w przypadku miesięcznika w ciągu 2-3 miesięcy.
Potem jego interesy związane z inną działalnością się zawaliły, po prostu Misland zamknął. Zacytuję, niszczy się w Polsce młodzież przez to, co się drukuje. Jak tak dalej będzie, będziemy mieć we Włoszech jedną wielką mafię, ostrzegał posłów zaproszony na posiedzenie komisji anonimowy ekspert. Wtórowała mu Aleksandra Jakubowska, redaktor z Feminy. Pisma dla młodzieży wychowują czytelników bulwarowych popołudniówek. Nie będzie kto miał czytać Polityki czy Tygodnika Powszechnego. Tak. Czy należy wpuszczać na nasz rynek prasowy obcy kapitał, czy jest pani za jakąś formą protekcjonizmu? Pana, to już jest płacz nad rozlanym mlekiem, ponieważ on już jest na rynku, więc pytanie o to, czy należy wpuszczać, absolutnie jest bezpodstawne. Ja bardzo żałuję, że my nie zastosowaliśmy takich rozwiązań, jak choćby francuskie. We Francji jest to ograniczenie, które u nas się udało wprowadzić w przypadku telewizji, 33%. We Francji kapitał zagraniczny w prasie może być inwestowany w wysokości 20%. Nie może właściciel zamknąć bez uzasadnienia gazety. Musi mieć na to zgodę ministra spraw wewnętrznych we Francji, bo jaka jest obawa, że wykupiona została prasa codzienna przez koncerny niemieckie w bardzo strategicznych regionach Polski. Może nawet się... takiego dodatku jak Femina? Czy to mu wolno? Co wolno? No, takiego dodatku jak wydawana przez panią Zamknięcie? Femina. Tak. Nie wiem, to w przypadku Francji nie wiem, jak się z tymi dodatkami dzieje, natomiast nie wolno zamknąć gazety. Nie wolno bez pozwolenia ministra spraw wewnętrznych mieć dwóch gazet. I jeszcze jedno, wspieranie prasy rodzimej. Ono jest w różnorodny sposób wspierane, ale na przykład jednym z przykładów jest to, że przedsiębiorstwa, które są państwowe, na które wpływ ma państwo, no większość swoich budżetów reklamowych lokują w rodzimej prasie. Kiedy pani obejmowała stanowisko ministra, Stefan Niełosiełowski powiedział coś takiego, Jakubowska to gorzej niż Labuda, zdaje się, że to było tak sformułowane. I myślę, że chodziło tutaj o felietony. Nowe wcielenie Labudy, tak to brzmiało. Tak, i powiedział, że przy mnie Ewa Wachowicz jest fundamentalistką chrześcijańską. Zdaje się, że chodziło właśnie o felietony w tygodniku Wprost, które dotyczyły problematyki kobiecej. Tymczasem w rządzie nie ma pełnomocnika do spraw kobiet. Czy to znaczy, nie że ma, Jakubowska, to nie znaczy, że Jakubowska nie zamiast pełnomocnika? Nie, nie, jest wola powołania takiego pełnomocnika i ponieważ nie jest to sprawa tak jakby no szalenie pilna, że natychmiast musi być, ja sądzę, że pan premier szuka odpowiedniej osoby na to stanowisko, może jakiegoś mądrego mężczyzny, który by się tym zajął. Nie, nie, to jest żart oczywiście. Ja nie wiem, ja jestem przeciwna temu. Nie powinnam tego publicznie mówić, panie premierze, ja to mówię prywatnie. Jako rzecznik rządu jestem za, natomiast jako Aleksandra Jakubowska jestem przeciw, bo dla mnie to jest to samo, co ruch feministyczny. Jeżeli ktoś jest feministką, to potwierdza tym, że uważa, że kobieta jest czymś gorszym od mężczyzny. I tak samo powołanie rzecznika, pełnomocnika do spraw kobiet, to tak jakby, no dlaczego nie ma pełnomocnika do spraw mężczyzn, dzieci, nie wiem, mniejszości narodowych i tak dalej. Obrona wnosi o chwilowe, że tak powiem, pozwolenie i rozszerzenie działania na osobę Stefana Niesiołowskiego. Ale czas się kończy. Mogę dać słowo honoru, że znałem go w sytuacjach, kiedy miał o wiele mniej pryncypialne podejście do kwestii kobiecej. Nie, Stefan Niesiołowski się poczuł najbardziej urażony i ta jego opinia, że mam wyobraźnię pornograficzno-aborcyjną wygłoszona w Rzeczpospolitej, bierze się z tego, że przy pierwszym wprowadzeniu ustawy, przy pierwszych projektach ustawy antyaborcyjnej był taki pomysł, żeby karać nawet za spirale. I ja wtedy napisałam, że już widzę te młode zastępy działaczy ZHN-u, którzy z wykrywaczem metalu na granicach sprawdzają, kto jest wyposażony w to urządzenie, a kto nie. Czas nam się kończy, ja jednak na zakończenie będę dożywał. Powiedziała pani, że to płacz nad rozlanym mlekiem, ta infiltracja, nazwijmy to, naszego rynku prasowego przez zagraniczny kapitał. Pod koniec zeszłego roku Gazeta Wyborcza doniosła, iż powstaje koncert mediów w stylu RSW. Universal SA ma już udziały w kilkunastu polskich pismach i Polsacie. Właśnie wznawia przegląd tygodniowy. Podobno stara się o życie Warszawy, a może i Rzeczpospolitą. Pani tam była, miód piła, nie była pani reprezentantką urody, co dementowano. Była pani tam jako niezależny dziennikarz, a więc pani wie, czy można powiedzieć, że nasz kapitał, ten skupiony, nazwijmy to, wokół Uniwersalu, myśli w tej chwili, jak skupić rynek mediów i tworzyć jakiś koncern? Nie wiem, co myśli, natomiast nie wiem, co pan ma, co ma, nie wiem, co pan rozumie pod określeniem w stylu RSW tworzy koncern. To jest cytat, że powstaje taki dlaczego wielki może, kapitał, dlaczego, być może z tych samych pieniędzy nawet. Nie wiem, ale to trzeba by udowodnić. Universal jest działającym na giełdzie przedsiębiorstwem akcyjnym, ma różnych akcjonariuszy,
jest firmą, która działa zgodnie z prawem. Czy pani Dlaczego pan nie mówi, że w stylu RSW działa na przykład Neue Press, które wykupiło 8 gazet regionalnych? To też jest koncern. Rozumiem. Przydałby się taki polski, rodzimy koncern. Ja uważam, że w ogóle polskie grupy kapitałowe, wydawnicze bardzo by się przydały. I nie tylko koniecznie, to nie musi być uniwersal. Jest wielu biznesmenów, którzy tam inwestują troszeczkę w gazetę regionalną, którym się podoba inwestowanie w wydawnictwa, natomiast sami są zbyt silni. Ja myślę, że to jest w ogóle jedyny pomysł na to, żeby mógł polski biznes inwestować w prasę, to jest tworzenie grup wydawniczych. To jedna sprawa, a druga sprawa, mówiliśmy już o kontroli i mówiła pani o telewizji jako o monopoliście. Czy uważa pani, że jakaś forma kontroli tego, co dzieje się w prasie, w mediach jest potrzebna, czy powstały właśnie pod pani chyba kierownictwem zespół do spraw kontroli okienek rządowych, to zapowiedź jakiegoś nowego urzędu. Jaki zespół, przepraszam? No taką wyczytałem informację, że powstał zespół do spraw kontroli okienek rządowych w telewizji. Taka? No panie redaktorze, myślałam, że ludzie, którzy są w naszym wieku, nie wierzą w to wszystko, co pisze prasa, bo to naprawdę... Kłamstwo! Nie, no jaki zespół do kontroli? A ja będę kontrolował? Co ja będę kontrolowała? Przepraszam pana bardzo. No. Jest prawo, które jeżeli ja zostanę w prasie obrażona, jeżeli moje dobra osobiste zostaną zachwiane, czy jeżeli zostanie nieprawdziwa informacja, jest prawo do sprostowania, do procesu sądowego. I to jest jedyna kontrola, jaka może być nad mediami. Kontrola niezależnych sądów, kiedy obywatel się poczuje... Potem państwo słyszą, nie będzie żadnego zespołu, ani urzędu. A skąd? A jak w takim razie zostanie zrealizowany zapis umowy koalicyjnej o zwiększeniu oddziaływania SLD na media? Proszę pana, ja powiem bez o żadnych tak. Struktur organizacyjnych? Nie zawsze wszystkie zapisy są realizowane dosłownie. Ja miałam być sekretarzem stanu, a jestem tylko podsekretarzem. Dziękuję pani Jakubowski, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne Attack Show.